Witam wszystkich serdecznie w podziemiach Sztolni Walimskich. Dzisiaj moim gościem jest pan Romuald Owczarek, jeden z ekspertów, z badaczy kompleksu IZE, który już od wielu lat prowadzi żmudne badania, przede wszystkim w zakresie poszukiwania nowych dokumentów związanych z budową kompleksu IZE w Górach Sowich. Pan Romuald Owczarek jest również autorem kilku publikacji, z kilku książek związanych z kompleksem IZE, a także autorem licznych artykułów w miesięczniku Odkrywca. Witam pana serdecznie w podziemiach kompleksu Rzeczka. Witam serdecznie. Panie Romualdzie, spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać na temat Walimia, miejscowości, która przed wojną nazywała się Wüstewaltersdorf. Jak my rozmawialiśmy ze sobą w naszej korespondencji mailowej, pan użył takiego określenia, że Rize zaczęło się w Walimiu. I rzeczywiście tak jest, bo szereg dokumentów, które pan między innymi pokazuje w swoich publikacjach, artykułach, książkach, wskazuje, że tutaj pewne rzeczy zaczęły się właśnie od miejscowości Wüstewaltersdorf, czyli Walim. Walim. Do II wojny światowej spokojna miejscowość położona w paśmie gór Sowich. W czasie wojny stała się miejscem realizacji jednej z największych militarnych inwestycji III Rzeszy. Chociaż wciąż nie posiadamy dokumentacji podziemi Rize, udało się odnaleźć szereg dokumentów pośrednio związanych z realizacją tego przedsięwzięcia. Duża część z nich pochodzi od firm górniczych i budowlanych, które zostały zaangażowane do prac przy budowie Rize. Odnalezione dokumenty wskazują również na istotną rolę Walimia w budowie kompleksu. Okazuje się, że pierwszy dokument, najstarszy dokument, jaki posiadamy, który jest związany z budową kompleksu Rize w Górach Sowich, a w zasadzie z działalnością spółki IG Schlesien, pochodzi dokładnie z 1 grudnia roku 1943. Panie Romualdzie, co możemy powiedzieć na temat tego dokumentu, na temat tej spółki IG Schlesien, na temat pierwszych początkowych prac związanych właśnie z budową kompleksu w Górach Sowich? Dokument, o którym pan mówi, z datą 1 grudnia 1943 roku, nie jest dokumentem pierwszym, o którym tutaj byśmy wspomnieli, dlatego że z dokumentu wynika, że murarze, którzy skarżyli się tutaj, że dostali za małe kartki żywnościowe, piszą, że jest to jak gdyby odwołanie się od pierwszej decyzji Inspekcji Przemysłowej Świdnicy. Należy więc domniemywać, że co najmniej w połowie listopada zaczęła się jak gdyby sprawa tutaj w Walimiu. Oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że Walim musiał z czegoś wynikać, że tutaj powstawały pierwsze prace. Wiemy, że w planie była tutaj wielka inwestycja. Ksawer Dorsz, szef centrali OT na procesie norymberskim, zeznał pod przysięgą, że był realizowany tutaj bał program Rize. Program budowlany Rize, nie zdradzając dalszych większych innych szczegółów. W związku z tym, że taka inwestycja tutaj miała powstać, trzeba było nadać jakiś kryptonim tej budowie. Przeważnie było tak, że jakieś tajne budowle były przeprowadzane w formie jakiejś spółki. Na przykład Wilczyszaniec był realizowany jako zakłady chemiczne Askania. Tutaj przyjęto inny kryptonim, Industriegemeinschaft Schlesien. Tak po polsku mówiąc, wspólnota przemysłowa Śląsk. Ja tak w publikacjach piszę, że śląska wspólnota. Ona miała swoją nazwę Schlesien, czyli Śląsk. Pierwsze biura tej spółki, bo to było w formie spółki handlowej, miała na końcu AG, były w Wiedlinie-Zdroju. Z dokumentów, które posiadamy, było kilka budynków zajętych w Wiedlinie. Było to przy ulicy Poznańskiej, na Placu Zdrojowym i taki oddział sanitarny znajdował się w Willi Erika przy ulicy Słowiczej.
ale to tylko było kierownictwo tej inwestycji, ludzi tego wszystkiego. Było wiadomo, że inwestycja będzie realizowana w Górach Sowich, w związku z tym trzeba było zbudować pierwszą bazę, wiesz, gdzie przyjadą pierwsi robotnicy, gdzie przyjadą pierwsi fachowcy, gdzie przyjadą pierwsze firmy. No i wtedy pojawia się Walim. Pojawia się Walim, podjęto decyzję, że taką pierwszą bazę jeszcze, która jest dopiero miała być jak gdyby początkiem prac przygotowawczych, jeszcze zanim firmy, te prawdziwe budowlane, które zostały zlecenie, przyjadą troszeczkę później. W związku z tym trzeba było przygotować pierwszą bazę i zapadła decyzja, że w Waliniu, w zakładach włókienniczych Webskiego, Hartmann & Wiesen, po prostu zorganizuje się te bazy. I w tym piśmie między innymi właśnie dowiadujemy się, że murarze mają w tym zakładzie włókienniczym przygotować bazę na przyjęcie pierwszych 600 osób z organizacji TOT. I krótko jest tam napisane, że są to pomieszczenia biurowe, pomieszczenia do spania i pomieszczenia niezbędne do przygotowania kuchni. I ten dokument potwierdza to, że takie prace i taka baza właśnie powstaje w Walinie. Co ciekawe, pojawia się tutaj 600 pracowników organizacji TOT. W piśmie jest to ewidentnie napisane i nie można mówić, dlatego że wszystkie dokumenty związane z RIZE i z organizacją TOT tak naprawdę pojawiają się dopiero w drugiej połowie kwietnia 1944 roku. W związku z tym można tylko to interpretować w ten sposób, że budowa, która tu się zaczęła, nie była realizowana od samego początku, czyli zarządzana na budowach przez organizację, to tylko była przyjęta jakaś inna forma tutaj tej budowy. W związku z tym trzeba byłoby się przyjrzeć, jak naprawdę ile śledzeń zostało tutaj zorganizowane. I rzeczywiście, po głębszych analizach dokumentów okazuje się, że tutaj były podobne struktury zarządzania wprowadzone jak w organizacji TOT, ale nie było to to samo. Taki pierwszy bardzo poważny sygnał to było w ogóle, jak nazywało się to całe kierownictwo, które zostało utworzone do prowadzenia budów w Górach Sowich. I ono się nazywało Generalbauleitung, czyli Generalne Kierownictwo Robót. Takiej struktury GBL w strukturach OT nie ma. Dopiero jak w drugiej połowie 1944 roku organizacja TOT przyjechała, to pierwsze co zrobiła, to właśnie zmieniła GBL i powstało Oberbauleitung, Wyższe Kierownictwo Budowlane, czyli takie struktury, jakie obowiązywały cały czas w okresie wojny w organizacji TOT. To była taka generalna zmiana i tego wszystkiego. Nie, oczywiście trzeba w takim razie powiedzieć, że musiały być jakieś przesłanki, że jednak organizacja to tutaj nie pojawiła się. Znaczy różne są tutaj przesłanki, dlatego że można powiedzieć w ten sposób, że Dorsz bronił się przed wszystkimi budowami na terenie wewnątrz III Rzeszy. Statut organizacji TOT mówił tak, że oni prowadzą roboty wyłącznie poza III Rzeszą oraz w drodze wyjątku były naprawiane szkody po bombardowaniach w zagłębiu Rury. Nie było innych odstępstw za wyjątkiem kwater Hitlera, które też były budowane na przykład w Prusach. I robiła to tylko organizacja TOT. Tu jest taki dziwoląg, bo wszystkie kwatery Hitlera były budowane wyłącznie przez organizację TOT. Tutaj ktoś, gdyby tu miała być kwatera Hitlera, ktoś by powiedział, no dobrze, no to przecież powinni być od początku. A jednak nie byli. Sprawa jest nie do końca zbadana. Wiadomo tylko, że decyzję o budowie tutaj z ramienia Ministerstwa Szpera podjęła Główna Komisja Budowlana i Główna Komisja Budowlana założyła tę spółkę IG Schlesen. Główna Komisja Budowlana podpisywała pierwsze kontrakty na wykonywanie robót, który tutaj oraz ściąganie firm tutaj do wykonania tej inwestycji. Ale nie zmienia to faktu rzeczywiście, że w Waliniu pierwszą bazę zaczynamy budować. Co ciekawe, pierwszymi osobami, które sięgnięto do Walimia,
to było 169 Włochów internowanych z armii marszałka Badoglio. To jest ciekawostka taka, związana z tym, że we wrześniu 1943 roku był pucz przeciwko Mussoliniemu, został obalony rząd Mussoliniego. W odwecie Hitler kazał wkroczyć do Włoch. Armia marszałka Badogliego szybko przegrała, a wszystkich żołnierzy internowano jako zdrajców, nie wiedziano tak naprawdę, co z nimi zrobić. Szper był na tyle sprytny, że 18 września 1943 roku wydał zarządzenie, że włoscy żołnierze internowani mogą pracować fizycznie, co w przypadku jeńców w żaganiu na przykład czy tak dalej, było wiadomo, że to było naruszeniem pewnych konwencji. Tutaj jednak jakoś nie było do końca wyjaśniony status tych internowanych żołnierzy, w związku z tym też niespodziewanie w listopadzie pojawili się 169 Włochów. I to właśnie oni, razem z tymi słynnymi murarzami miejscowej firmy budowlanej pana Sztotko z Walimia, przygotowali właśnie tą pierwszą bazę. Potem powstał od razu, postanowiono, że tu będzie tak zwany obóz zbiorczy dla siły przymusowej, dla robotników przymusowych numer jeden. I tutaj w grudniu przyjechali pierwsi Polacy i Ukraińcy. 280. Na początku stycznia 1944 roku pojawili się pierwsi Rosjanie, 350 osób. Sprawa była o tyle ciekawa, że Ukraińcy i Rosjanie nie przyjechali sami. Przywieźli ze sobą tyfus. I to położyło się dużym cieniem w ogóle na całą realizację Rize. Cała ta walka z tyfusem, która zakończyła się dopiero we wrześniu 1944 roku, bo są dokumenty, jest raport, meldunek do ministra spraw wewnętrznych III Rzeszy, że sprawy tyfusu nie ma. Ale to jest odrębna sprawa, to można książkę napisać na ten temat. Wracając tutaj, rzeczywiście widzimy, że powstaje w Walimiu te zalążki tego wszystkiego. W związku z tym, że pojawił się natychmiast tyfus, to w Walimiu też utworzono tak zwaną komórkę sanitarną właśnie do walki z tyfusem. A kiedy tyfus zaczął szaleć i trzeba było nawet zamknąć jeden obóz zbiorczy w fabryce dywanów w Kolcach, to w Walimiu znowu podjęto decyzję, że będzie utworzony również na terenie zakładów Wiepskiego lazaret dla chorych. Był taki czas, że nawet było 600 łóżek ze względu na chorobę, na tyfus, tego wszystkiego. Także tutaj widzimy, że niezależnie baza, pierwszy obóz, pierwszy szpital i też również pojawił się też tutaj, też, i też również i Sztolnie w Walimiu. Tak więc najstarszy dokument, jaki udało się odnaleźć, pochodzi z 1 grudnia 1943 roku. Dokument dotyczy działalności wspólnoty przemysłowej Śląsk i budowy w Walimiu obozu dla organizacji TOT. Pismo z 1 grudnia jest co najmniej drugim dokumentem, gdyż murarze skarżą się w nim, że pierwotnie dostali kartki żywnościowe tylko z 50% normą przydziału. Kwestia kartek żywnościowych pojawia się także w innych, późniejszych dokumentach. Swoją drogą potrzeba reglamentacji żywności świadczy nie najlepiej o stanie gospodarczym III Rzeszy. Kontrastuje to z przeznaczeniem na budowę Rize aż 150 milionów Reichsmarek. Panie Romualdzie, bo co do tego dokumentu z grudnia 1943 roku, jest to najstarszy dokument, jaki my mamy, ale musiały być jeszcze wcześniej jakieś dokumenty już wysyłane, przygotowywane. Pytanie jest takie, czy możemy w ogóle cokolwiek powiedzieć na temat początku powstania tej spółki IG Schlizer, bo ona pojawia się, dokument mamy z grudnia, wiemy, że już coś w listopadzie powinno być, a jej same początki są nam znane, czy jest to sprawa do tej pory jeszcze nierozpoznana? Odnośnie samej spółki IG Schlizer nie ma za dużo dokumentów. Jeżeli cokolwiek są jakieś dokumenty szersze, to tylko związane z tyfusem i całej tej walki, tego wszystkiego, ale tak pod kątem budowlanych nie ma.
nie ma tutaj tego. Wiemy tylko, że pierwszym jak gdyby szefem tej spółki był Hartwig. To była bardzo ciekawa osoba, dlatego że on między innymi budował linię Siegfrieda, a potem był szefem wielozadaniowej grupy operacyjnej organizacji TOT na Białorusi. W październiku 1943 roku po bitwie pod Lenino, tam się już zaczął front załamywać, formacje organizacji TOT musiały się wycofywać. Jest dokument, który potwierdza, że właśnie w listopadzie Hartwig składa raport ze swojej działalności z Białorusi i wyjeżdża. Więc jego pojawienie się tutaj jest możliwe i można przyjąć, że dostał tutaj zadanie tego wszystkiego. Co ciekawe, że tu my odbieramy samą Rizę głównie pod kątem jak gdyby robót górniczych, nie? Drążenia tego wszystkiego. A organizacja TOT nie słynęła właśnie z takich tych rzeczy, tylko to byli mistrzowie betonu i tego wszystkiego, nie? Także to jest też taki wątek, który jeszcze się gdzieś tam ciągle nas dręczy i nie daje nam spokoju, jak to było naprawdę. Ja może powiem tak jeszcze tutaj odnośnie tej całej bazy w Walii, bo tutaj jednocześnie spółka IG Schlesien utworzyła bardzo ważną komórkę. To się nazywa Frontführung. Kierownictwo rozwoju frontu pracy. I tutaj był szefem był pan Kramer z organizacji TOT. I to była bardzo ważna komórka, dlatego że ona odpowiadała za bardzo wiele rzeczy. Zanim przyjechały firmy specjalistyczne, organizacja TOT musiała przygotować teren. Czyli krótko mówiąc tak, front firm odpowiadał za zbudowanie baraków, za zabezpieczenie kwater, za zabezpieczenie wyżywienia, za zabezpieczenie wody, zabezpieczenie światła, a na placach budów odpowiadali za stworzenie płaskich terenów w obrębie placów budowy plus drogi dojazdowe. Czyli to, co my potem słyszymy, że pierwsze prace przygotowawcze, to chodzili geodeci, wycinali drzewa, robili wycinki w lasach, nie? To było wszystko to, co należało do zadań organizacji TOT. Nie tych firm, które dopiero się pojawią w lutym. Czyli tutaj listopad, grudzień, styczeń, okres bardzo nieszczególny. Akurat w tym zima 43-44 w Górach Sowich była bardzo brzydka. Śniegu było 1,5 metra. Nawet mamy wspomnienia różnych geodetów, że nie dało się w ogóle pracować ani palików, wiatr, tego wszystkiego. Ci więźniowie mówili, chodziliśmy, nie wiedzieliśmy po co chodzić i tego wszystkiego. W bardzo niekorzystnych warunkach to zaczęto. Ale najpierw trzeba było przygotować to wszystko, bo jak przyjeżdżały firmy, miały mieć, to dostawały też siłę roboczą, więc tutaj już najpierw trzeba było budować te bazy, te obozy zbiorcze i tak dalej. W związku z tym najpierw to były zadania dla spółki przez te 2-3 miesiące przygotować i dopiero na początku wiemy już dokładnie, że od 1 lutego 1944 roku były podpisane kontrakty ze wszystkimi najważniejszymi podmiotami i w zasadzie przyjmujemy się tak i dokumentacja tak potwierdza, że zarówno czy to jest Sztolnie Walińskie, czy to jest Osówka, czy to jest Włodarz, to dokumenty potwierdzają, że wszystko się rozpoczęło na początku lutego. Sroga zima 1943-44 pojawia się w relacjach wielu świadków. Nie tylko tyfus i braki w sile roboczej położyły się cieniem na tempie realizacji pracy w ramach zadania budowlanego Rize. Wygląda na to, że budowa kompleksu od samego początku miała pecha. Od samego początku pojawiły się przeciwności, które znacznie opóźniły realizację prac w Górach Sowich. Budowę w Górach Sowich wszyscy znamy pod kryptonimem Rize. To jest nazwa, która się przyjęła, ona również pojawia się w obiektach, również jest to nazwa marketingowa używana przez obiekty, które są atrakcjami turystycznymi. No w dokumencie z grudnia
nie pojawia się słowo Lize. Po raz pierwszy słowo Lize pojawia się dokładnie 4 lutego 1944 roku. Jest to dokument, który udało się pozyskać. Co możemy powiedzieć na temat tego dokumentu i na temat tej sytuacji, która właśnie na początku lutego odbywa się w Górach Solich? Według poprzedniej wiedzy i poprzednich badań również historyków przyjmowano, że taki najstarszy dokument był z chwilą pojawienia się organizacji TOD w Górach Solich, czyli druga połowa kwietnia. Rzeczywiście tutaj dokumenty, które zostały odnalezione w Archiwum Państwowym w Kamieńcu Ząbkowickim, no, wprawiają w lekką zadumę, dlatego że nagle czytamy, że w dokumentach z początku lutego pojawiły się bardzo ciekawe zapisy typu Rize Kuszyca, Rize Walim, czyli krótko mówiąc, tam gdzie były kierownictwa po prostu budów ze strony organizacji TOD, po prostu pojawia się niespodziewanie termin właśnie Rize z konkretną miejscowością. Wynika z tego, że samo Rize prawdopodobnie już jak i spółka Igo Śledzen przyjechała w połowie listopada, więc już wtedy było to wszystko też tak zwane jako Rize, tylko się nigdy nie pojawiło. Ciekawa jest sprawa taka, że w normalnej takiej dokumentacji urzędowej między organizacją to, między instytucjami III Rzeszy, normalnie w pismach bez żadnych klauzul niejawności czy tajności Geheimniczego, no, pojawia się normalnie, piszą. Wszyscy wiedzieli, że buduje się Rize, choć nam się wmawia, że to było coś super tajnego. Nie, w dokumentach wszystko jest jawnie, bez niczego. To jest też taka jedna z większych tajemnic, że to jakoś nikomu nie przeszkadzało. Ja mówię, to było przy okazji badania też Zamku Książ. Też pojawiły się tam sprawa garaży, też kiedyś opisywałem właśnie i tam też było napisane, że w ramach Rize będą coś tam realizowane, prace na Zamku Książ i też to było wysyłane do rejencji wrocławskiej. Normalnie wszystko się po biurkach, po gabinetach i pisma z Rize szły. To też jest takie ciekawostka, czy to czasem po prostu nie była jakaś forma kamuflażu, ale to tak na marginesie. 4 lutego 1944 roku. Tego dnia został sporządzony najstarszy znany nam dziś dokument, w którym pojawia się kryptonim Rize. Dokument odnaleziony został w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Niech nikogo nie zwiedzie odręczny charakter pisma, gdyż zostało ono sporządzone przez dwie duże firmy, Heinrich Bucer i Filip Holzmann, które wspólnie w Górach Solich zawiązały spółkę tzw. Arbeitsgemeinschaft. Były to firmy, które na terenie III Rzeszy realizowały największe zadania budowlane. Szczególnie koncern Filip Holzmann znany był z realizacji dużych zleceń, jak na przykład budowa nowej kancelarii Rzeszy w Berlinie. Heinrich Bucer to znowu mistrzowie betonu, budowali między innymi lotnisko w Monachium. W lutym 1944 roku, kiedy za oknem trwa śnieżna zima, te dwie firmy pojawiają się w niewielkiej wiosce o nazwie Rudolfswaldau, dziś znanej jako Sierpnice. Wspólnie występują z wnioskiem do Inspekcji Przemysłowej w Świdnicy o uznanie 7 Niemców i 19 Włochów za robotników ciężko pracujących, a kolejnych 5 Niemców za pracujących w wydłużonym wymiarze czasu pracy. Spółka informuje, że wymienione osoby pracują przy zadaniu budowlanym Bauvorhaben Rize w Wustegiersdorf, czyli Głuszycy. No doprawdy, zadziwiająca to sytuacja. Panie Romualdzie, kolejne dokumenty z lutego 1944 roku pochodzą m.in. od firmy Albert Hof, która w Dorbach, czyli w Rzece, rozpoczęła pracę, dokładnie w tym kompleksie, w którym teraz jesteśmy, prace strzałowe. Wiemy, że przy budowie kompleksu są zaangażowane różnego rodzaju firmy. Co możemy powiedzieć na temat tego dokumentu i na temat firm, które były zaangażowane w pracę, m.in. przy drążeniu tego kompleksu? Przy budowie sztolni walimskich pojawiły się rzeczywiście dwie firmy z Wałbrzycha, Alberta Hoffa, a druga Ewalda Milhausa.
Były to firmy znane w Wałbrzychu, które jednocześnie wspólnie realizowało bardzo dużo zadań inwestycyjnych na terenie miasta. Również budowali sztolnie przyzakładowe przy ulicy Królewieckiej dla IG Farben w Wałbrzychu. Prowadzili prace strzałowe, prowadzili prace takie podziemne. W związku z tym, no, powiem, że to nie są jakieś wielkie firmy o jakiejś tam dużej reputacji, a mimo wszystko pojawiły się tutaj w Walimiu i od samego początku mieli troszeczkę kłopotów, dlatego że okazało się, że trzeba było zorganizować jakiś magazynek na materiały wybuchowe oraz na spłonki. Aczkolwiek firma Hof miała takie magazyny własne w Wałbrzychu, ale z Wałbrzycha tutaj do Sztolni Walińskiej około 20 km uważali, że pod względem rachunku ekonomicznego to się w ogóle nie opłaca codziennie dowozić tego wszystkiego. W związku z tym złożyli formalny wniosek o to, że tu przy Sztolniach Walińskich chcą zbudować mały bunkier. Znana jest dokumentacja tego wszystkiego. Są podane dosyć ścisłe warunki, 140 metrów od zabudowy, 140 metrów od skraju Sztolni Walińskich, 40 metrów od drogi krajowej. Są protokoły z tak zwanych pomiarów. Tego wszystkiego sprawa miała wymiar urzędowy i przy okazji właśnie budowy tego małego bunkra, czy skrytki, tego wszystkiego radca w Inspekcji Przemysłowej Świdnicy zażyczył sobie po prostu lokalizacji. A co wy tam będziecie robić, gdzie to tego? I tak został odnaleziony jedyny dokument, na którym nawet w formie szkicu, ale jest to dokument urzędowy z ładnymi pieczęciami, w ładnych kolorach, gdzie są namalowane Sztolnie Walińskie. Przy okazji ze wskazaniem właśnie, w którym miejscu należałoby wybudować ten magazynek na materiały wybuchowe. Ja chciałbym tutaj nadmienić, że przy okazji wskazania miejsca, gdzie ma się znajdować ten magazynek, to mamy pokazane coś, co jest jak planem, szkicem położenia sztolni. To jest jedyny dokument, ma powiedzieć, który udało się w ciągu tych 70 lat pozyskać, który wskazuje lokalizację i kształt, bo to się mniej więcej zgadza z kształtem kompleksu Rzeczka. Jedyny dokument, jaki posiadamy w tym momencie. To wskazuje również jeszcze na coś innego, że my w oryginalnych, czy dokumentacjach po organizacji TOT nie znajdziemy żadnych takich planów. Jeżeli cokolwiek można znaleźć, to właśnie najwięcej u wykonawców, którzy robili. W biurach projektowych coś takiego się może zachować, dlatego że wszystko to były podmioty prywatne. Zarówno biura projektowe, jak i tutaj ci wykonawcy, jeżeli w swoich domowych archiwach nie zachowali, to tego nie ma. Ale tam okazuje się, że najwięcej można znaleźć i od czasu do czasu, nawet w Niemczech, pojawiły się bardzo taki ciekawy przypadek, że na przykład akta Dorsza są w wersji amerykańskiej i są w wersji niemieckiej. I można niektóre kartki zobaczyć, ta domowa wersja, która zachowała się gdzieś, różni się od tej, która została skopiowana w Stanach Zjednoczonych. Także rzeczywiście jest to rarytas, taki dokument, ale nie podniecajmy się, jest to tylko szkic, ale chociaż pokazuje, że po prostu, że to tak miało wyglądać, a nie inaczej. 14 lutego 1944 roku firma Albert Hof wysyła do Inspekcji Przemysłowej w Świdnicy uzupełniony wniosek na budowę magazynu do składowania 100 kg saletry amonowej i 1000 sztuk spłonek. Jednocześnie dołącza do pisma mapę z lokalizacją magazynu i ogólnym planem drążonych podziemi. Dokument niezwykle przełomowy, bowiem jest jedynym odnalezionym dokumentem po wojnie, w którym pojawia się kształt i lokalizacja jednego z kompleksów Rize, kompleksu Rzeczka. Niestety, odnaleziony plan kompleksu pokazuje tylko ogólny zarys podziemi w ich początkowym okresie. W
Wiemy, że kluczowe zmiany związane z budową kompleksu Rize następują na wiosnę, w kwietniu roku 1944. W świetle Pana badań, odnalezionych dokumentów, co możemy powiedzieć na temat tej sytuacji, która się zmienia właśnie na wiosnę 1944 roku? Cała budowa Rize, trzeba tak powiedzieć, że była jak gdyby cały czas podzielona na jakieś fragmenty. Co kilka miesięcy zmieniała się tutaj sytuacja i na budowach, i w zarządzaniu, i w decyzjach podejmowanych na szczeblach wojskowych. Łącznie z, ja mówię, z generałem Jodlem, czy z generałem Guderianem i samym Hitlerem. To była taka narada w nocy z 4 na 5 kwietnia 1944 roku, z niewyjaśnionych jednak przyczyn. Ja mam oryginalny protokół z tej narady, który po prostu między innymi omawiano Rize. I tam rzeczywiście Hitler wykazuje bardzo duże zdenerwowanie i mówi, że koniec, tam to jest w ogóle klapa budowlana, nawet użył takiego określenia, proszę to wszystko przerwać, organizacja to ma wejść w góry sobie, kończymy temat. I rzeczywiście w ciągu 2 tygodni organizacja TOT pojawia się tutaj. Dotychczasowy szef IG Schlesien, Hartwig, zostaje odwołany i na jego miejsce już do końca będzie Meyer. To jest bardzo ciekawa postać, dlatego że Meyer był jednocześnie szefem grupy wielozadaniowej Dolny Śląsk, która od 1 lipca już przeszła dodatkowo pod zwierzchnictwo, pod utworzony nowy Deutschland 7 w Pradze. Przyjechał tutaj Schlemp, osobisty przyjaciel Szpera, i na nowo znowu wszystko zaczęto wywracać, również i na Dolnym Śląsku. Z dużych zmian jako takich nie było, dlatego że trzeba jedną rzecz powiedzieć. Przyjazd organizacji TOT spowodował tylko jedną zmianę generalną. Zarządzanie budowami, ale nie całą inwestycją. Są dokumenty z późniejszych miesięcy, z września i tak dalej, że IG Schlesien prowadzi jakieś sprawy nieruchomości, oddaje jakieś budynki Walimi do prowincji. Tak więc, jak gdyby ten inwestor zastępczy tutaj do tej budowy, czyli IG Schlesien, nadal funkcjonuje, organizacja to przejmuje tylko zarządzanie budowami, organizuje to po prostu, rozlicza firmy budowlane, które tutaj są, wyznacza im zadania, rozlicza z terminów i nakłada kary, jeżeli ktoś źle pracuje. W zasadzie tylko jest po prostu, że po prostu prężne zarządzanie następuje i tak dalej. Ale nie zmienia to faktu, że potem nastąpią decyzje, które całkowicie wywrócą Rizę do góry nogami. Ale dzisiaj jesteśmy w Walimiu. Tak, dokładnie. Panie Mładzie, wiemy, że oprócz pałacu w Jedlince, tam gdzie zainstalowała się organizacja TOT, były również agendy. One się znajdowały właśnie w Walimiu. Co możemy o nich jeszcze powiedzieć? Co w ogóle możemy o nich powiedzieć? No i to jest to, co właśnie potwierdził Pan na początku, że jednak z tym Walimiem to jednak coś cały czas wracamy do tego Walimiem. Co chwilę się coś zapytamy, czy na przykład o biura projektowe, czy na przykład zespół planistyczny, który był najważniejszy, odpowiadał za ogólną koncepcję budowy. A potem dopiero tam rozrysowywano to na rysunkach, wręczano to poszczególnym firmom budowlanym, które dostawały odcinek na przykład na tydzień, dwa robotę, dostawali jakiś szkic, mieli to robić i to się skończyło. Musieli to zrobić w terminie, jak nie zrobili, była kara. Potem to skończyli, dostawali fragment. Nie było czegoś takiego, że istniała jakaś kompletna dokumentacja gotowa. Nie było. Czas wojny na to nie pozwalał i wiele budów, które analizowałem w zakresie przenoszenia produkcji zbrojeniowej, pokazuje, że to wszystko było w biegu. To wszystko było na kolanie wielokrotnie. Spachowcy się spotykali na placu budowy, mówili, to tak zrobimy, a nie inaczej. Tego wszystkiego. W związku z tym, że Rize na samym początku został jako powołane przez Ministerstwo Uzbrojenia i Gospodarki Wodnej Alberta Szpera, to ono było nadzorowane na samym początku przez Berlin. Było nadzorowane, jeżeli już wkroczyło teraz organizacja TOT, no to było
logicznym ciągiem, że organizacja to przejmuje całe zarządzanie, w związku z tym nadzór. I rzeczywiście parę takich ciekawych agent pojawia się akurat znowu w Waliniu. Znaczy pytanie, dlaczego nie w innych miejscowościach, tylko akurat w Waliniu. I tu na przykład właśnie główna grupa planistyczna, właśnie z projektantem Schmelherem, który specjalizował się w kwaterach głównych Hitlera, oraz Leo Müller, ten, który prawie na wszystkich kwaterach Hitlerach budował i też odpowiada za te rzeczy. Byli w takiej grupie planistycznej, która urzędowała, zamieszkiwała w domie Mohaupta, troszeczkę nad szczytem Ostra w kierku Schirgeschenken, a sam Zeidler w swojej książce o kwaterach głównych też mówi, że jeszcze koło Schirgeschenken pracował jeszcze dodatkowy zespół planistyczny 25-osobowy tego wszystkiego, ale oni zasłynęli między innymi z tego, że 28 września pojechali do Meyera, do Jedlinki, wręczyli mu tam przywiezione z Berlina ostateczne plany dla Rydze. Tu już jest różna interpretacja. Jedni mówią, że to już był koniec kwatery i że teraz trzeba było budować coś innego, chociażby z takiej prostej przyczyny. Kiedy miała być kwatera Hitlera, ponad 70% powierzchni użytkowej, która miała być zbudowana dla kwatery Hitlera, znajdowała się na powierzchni, a tylko 28% pod ziemią. Wtedy padł rozkaz zatrzymać wszystkie prace na powierzchni i robić, ile się da, pod ziemią. Co? Nie wiemy. Dlatego, że do dziś jest niewyjaśnione, jakie plany zostały przywiezione. I taki zespół planistyczny tutaj funkcjonował. Oprócz tego było bardzo ciekawe biuro projektowe tutaj w Waliniu. Aczkolwiek do Walinia przyjechał człowiek legenda. Po wojnie światowej sławy profesor Fritz Leonhardt, nazywany ojcem betonu sprężonego. Też jest niesamowitą zagadką, co taki wielki klasy architekt po prostu przyjechał tutaj. A przyjechał tutaj z Estonii, tam budował, pracował w biurze projektowym profesora Gesslera, który przebudowywał Zamek Książ. I tam on budował po prostu taki zakład, gdzie przetwarzano łupki na oleje, na paliwo. I stamtąd, jak się fanów tam już tego, Gessler go ściągnął i niespodziewanie pod koniec kwietnia czy na początku maja Gessler, doktor Leonhardt, pojawił się w Waliniu. Nie wiem, gdzie mieszkał. Wiadomo, że tutaj był tego wszystkiego, dlatego że zachowały się wspomnienia powojenny profesora Leonharta, w których on pisze, potwierdza, tak, byłem w Waliniu, tutaj był mój zespół, tutaj zostaliśmy przysłani, coś miałem tutaj projektować. Nie wiemy, co ten słynny architekt tutaj robił. Oczywiście pojawiają się sprawy słynnych mostów na drodze do Kolc, gdzie te mosty są i szerokie, i długie. Niepewnie pojawia się też słynne filary w Głuszycy pod kolejkę wąskotorową, która by się też nadawała. Pojawia się również siłownia, nie? Ale nie ma żadnego potwierdzonego śladu. Niespodziewanie we wrześniu można powiedzieć, że dr Leonhardt poprzez swoje znajomości w Ministerstwie Komunikacji nagle wyjeżdża z Walimia. W swoich wspomnieniach pisze tylko, że ogólnie mówiąc, on tu już nie mógł wytrzymać, nie mógł patrzeć się na co tu się dzieje. Trudno powiedzieć, czy chodziło tutaj o tych robotników przymusowych, ten terror, tego wszystkiego, ale prawdą jest to, że został odwołany do swojej placówki w Monachium. Tam został odsunięty od projektowania, dano mu jakieś tam normatywy, drobne rzeczy robić i dopiero ponownie wypływa po wojnie, kiedy wiele słynnych światowych mostów, jego autorstwo jest i za ten beton sprężony, który on jest nazywany, tego sprowadził go tutaj do Walimia. Jest to rzeczywiście fantastyczna sprawa. Szkoda, że nie można to do końca wyjaśnić, ale to pokazuje, że no jak fantastyczne rzeczy się tutaj działy.
Obecność w Górach Sowich w Walimiu inżyniera Fritza Lonharta, wybitnego fachowca w dziedzinie betonu sprężonego, stanowi jedną z większych zagadek kompleksu Rize. Czym zajmował się w Walimiu Fritz Leonhardt? Jakie zadania postawiła przed nim organizacja TOT? Wciąż nie potrafimy odpowiedzieć na te nurtujące pytania. Niedaleko schroniska Szyrbieszenkę, czy tej leśniczówki, która tam jest też w pobliżu, w budynku człowieka, który się nazywał Ginter, było kierownictwo numer jeden. Czyli bezpośrednio w samym schronisku nic. Które odbywały się tutaj. Wrzeszcze. Bo to było, Niemcy robili taką sztuczkę, że kierownictwo musiało być poza miejscowością, gdzie trwały roboty. Czyli w Szyrbieszenkę nadzorowało Walim. W Walimiu Dolnym był zajazd Deutsche Haus i tam było kierownictwo numer 2, które nadzorowało włodarz. Nie, że na włodarzu było kierownictwo, nie? To było tak. To już powiedział, dlaczego ci z Dolnego Walimia nie nadzorowali sztolni walimskich, nie? No nie, chodziło właśnie, że miało być inaczej. No wiemy tylko, że w tym budynku, powiem uczciwie, że wielu naszych eksploratorów próbowało odnaleźć ten dom Gintera. Mamy numer telefonu, można było tam, jak w książce napisałem, wykręcić numer i tam odezwał się szef BEM i tego wszystkiego, ale tego budynku nie znaleziono. Wiem na przykład, że budynek Mohaupta też został rozebrany po cichu po wojnie. Być może jest wiele takich, browaru też ponoć nie ma, tak? Także tam, gdzie te, widzimy, że tam, gdzie ślady po OT, to nagle jak co do czego, to po prostu nie ma i tego wszystkiego. Wystarczy podnieść słuchawkę telefonu i wykręcić numer 135, aby po drugiej stronie odezwał się inżynier Böhmer, kierownik robót numer 1 w Walimiu, których siedzibę zlokalizowano w Günterhaus koło gospody Schirgenschnecke. Czy kierownik Böhmer powiedziałby nam coś więcej o kompleksie Rize? Czy zdradziłby nam jakieś tajemnice? Niestety, jego telefon wciąż nie odpowiada. Rozwiązanie zagadki Rize jeszcze nigdy nie było tak blisko i jednocześnie tak daleko. Panie Romładzie, jesteśmy w tak zwanym kompleksie Rzeczka. Jest to nieduży obiekt, no dość specyficzny, ciekawy, no bo mamy tutaj ten uskok, obiekt nie jest też za dużych rozmiarów. Jak pan uważa, do czego w całym tym kompleksie Rize taki obiekt mógł służyć? Jakie są pana przemyślenia na temat tego obiektu, konkretnie w Rzeczce? Znaczy, ja nie lubię tak spekulować, nie? Raczej jestem tym, który mówi, że albo jest kwit. Mówię, jak ze mną rozmawiasz, to kwit na stół i mnie przekonujesz, nie? Teraz próbuje mnie szanowny pan przymusić tutaj, żebym coś powiedział tego wszystkiego. No, ja taka, może odwrócę może sprawę i powiem tak. Jeżeli rzeczywiście na początku była ta koncepcja kwatery Hitlera i tak dalej, to Zajdel, opisując w swojej książce wszystkie 18 kwater Hitlera, zwraca zawsze na jedną rzecz uwagę. W przypadku tworzenia nowej kwatery Hitlera zawsze musiały być wykonane dwa bunkry. Obowiązkowo. To był bunkier dla Hitlera i bunkier łączności. Reszta mogło być, nie być, gdzie kto spał, w jakich warunkach Hitlera nie interesował. Ale te dwa najważniejsze obiekty zawsze musiały być. Bezdyskusyjnie. Łączność dla Hitlera to była podstawa w ogóle działania. Nie wyobrażam sobie, bo jak mógł wydawać rozkazy i je przekazywać dalej. Teraz, jeżeli byśmy mieli powiedzieć coś takiego, to musielibyśmy powiedzieć, czy Włotarz, czy Copoń, czy Rzeczka, czy Osówka, który obiekt by się nadawał. Bo takie centrum powinno być łącznościowe, nie? Oczywiście wielu tworzy zaraz hipotezę, no dobrze, mamy tutaj stację wzmacniakową po drugiej stronie. Rzeczywiście, ona była w czasie wojny, nazywała się jako Schweidnitz II. Była stacją wzmacniakową na linii dalej do Nowej Rudy, Kłodzka i dalej do Pragi, tak trzeba uczciwie powiedzieć. Były wzmacniane sygnały i tego wszystkiego. Czy można to łączyć, czy szukać jakiegoś tego wszystkiego? To są tacy, którzy to łączą. Tylko rzeczywiście trzeba powiedzieć, że Rzeczka jest to mały obiekt,
proszę zwrócić uwagę, że na zewnątrz nie ma miejsca, żeby budować jakąś infrastrukturę dodatkową, techniczną, jakoś coś, dlatego że pracował tutaj duży zespół ludzi. To trzeba się opowiedzieć, że to jest coś, co nadawało się na jakąś funkcję techniczną tego wszystkiego, nie? Czy tu była ładna centralna? To chyba ładna by tu była, nie? Tego wszystkiego, nie? Ale ja mówię, nie ma. Proszę pamiętać o tym, że jednak 28 września 1944 roku, kiedy przywieziono ostateczne plany, to wiele tych budynków mogło stracić swoje pierwotne przeznaczenie i potem ktoś powinno, tak, ale przecież budowano to, tego wszystkiego. Proszę o jednej rzeczy pamiętać. W III Rzeszy obowiązywała zasada Hitlera i Hitler nigdy nie pozwolił odwołać swojego rozkazu. Uzasadnia to bardzo prosto. Nie wolno pokazywać, że jesteśmy słabi, nie można tworzyć atmosfery defetyzmu. Absolutnie. Ma się wszystko odbywać normalnie. Jak budowa jest rozpoczęta, to kończymy. I wszystkie budowy trwały do końca, w różnym stanie, z różnym powodzeniem. Wielokrotnie było tak, że Amerykanie wjeżdżali do trwającej jeszcze budowy lub budowy, która była już prawie ukończona i coś tam paliwo robiły i po prostu nie mogli się nadziwić, że oni tam do ostatniego dnia. Przecież na Rydze też do ostatniego dnia pracowano, w Krzążu i to było normalne. Proszę nie szukać tutaj jakiejś sensacji, po prostu to było niemieckie życie, to była ich mentalność, to była ich filozofia życia i nie ma tu dyskusji. Walim. Tu rozpoczęło się Rize. Dziś znowu spokojna miejscowość w Górach Sowich wciąż skrywa w sobie sekrety II wojny światowej. Czy uda nam się rozwiązać w pełni zagadkę kompleksu Rize? Czy do odkrycia pozostały jeszcze jakieś dokumenty, w tym kolejne plany podziemi? Tego niestety nie wiemy. Miejmy jednak nadzieję, że już niebawem uda się odnaleźć kolejny brakujący fragment z układanki Rize. Panie Romualdzie, dziękuję panu bardzo za ten wywiad, że mogliśmy się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy na temat Walimia. Historia Rize jest niezwykle skomplikowana. Ja mam nadzieję, że jeszcze będzie pan nieraz gościem naszych szkoleniach i porozmawiamy jeszcze o innych aspektach związanych z tą niezwykle zagadkową, ciekawą budową w Górach Sowich. Ja panu serdecznie bardzo dziękuję za udział w naszym tutaj spotkaniu, a wam, moi drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania kanału. Nasz kompleks, kompleks Rzeszka, w którym jesteśmy, jest udostępniony do zwiedzania turystycznego, więc można go również zwiedzić. No i również osoby, które chciałyby zgłębić tajemnicę, historię związaną z Rizą, no to zachęcamy do kupienia publikacji pana Romualda Owczarka. Bardzo ciekawe książki, są dwie książki, Zagłada Rize i U Bram Rize. Jeszcze jest jedna związana z fabrykami w Wałbrzychu. Zachęcam do kupienia i jeszcze raz dziękuję bardzo za... Ja też dziękuję za zaproszenie w tych murach, w tych sztolniach, w których jestem. Rzeczywiście pachnie jeszcze II wojną światową. Mogę tylko państwu powiedzieć, że koniec Rize jest o wiele bardziej sensacyjny niż początek. To jest... Ale to będzie może kiedyś okazja. Tak, porozmawiamy jeszcze na ten. Po prostu udało się zdobyć troszeczkę nowych, bardzo ciekawych dokumentów, które rzeczywiście powalają.